bardziej przypomina się twoja walka z Blankiem o pas interkontynentalny WWF Super Średniej. Przegrałeś do jednego. A Super Średniej to chyba jest twoja walka, prawda? No na pewno było widać troszeczkę, że zapromiadało. No pierwszy tego... Ja uważam, że walka była równa, no nie wiem, no biegał trudno. Tak mi raz w sporcie. Zbijesz do junior średniej, to jest, nie wiem, czy to bijesz teraz w Super Średniej wyjątkowo był wakat, czy generalnie już pomoc walką? Nie, nie, wyjątkowo był wakat, tam załatwili taką walkę, po prostu chciałbym teraz do 72,5 przejść na tą wagę. Nie się czuję dobrze. Trochę ostatnio byłeś tak rzucany na pożarcie. Martin, Richard Williams, tam był Schulz jeszcze. No było tam paru zawodników mocnych, Kowacz. Nie wiem, czy to było podyktowane, czy zarabiałeś pieniądze wtedy, czy... Wtedy się wiązało z zarobkami może, ale no... Wiadomo, trzeba boksować, no i boksować z dobrymi zawodnikami, tak jak akurat wyszło, że z nimi, no... Czegoś się nauczyłem na pewno, no a że przegrałem, to... No trudno, no ale... Biłem się dobrymi zawodnikami. Jasne. Powiedz mi, jak widzisz swoją przyszłość? Znaczy, to na razie, no, myślałem, że to będzie ten tytuł, no nie wiem, może będzie rewanż, może coś, a jak nie, no to w niższej wadze, no zobaczymy, no. Promotorzy tutaj chcą załatwić mi jakieś walki, zobaczymy, no. Ja jeszcze rękami nie składam, także sądzę, że jeszcze coś tam zawojuję. Jesteś teraz zawodnikiem Boxing Team Poznań, nowej grupy, tak? Tak, tak, jestem. Już nie współpracujesz. Znaczy, trenera mam teraz nowego trenera Jerzego Baranickiego. Tam współpraca między Andrzejem a tutaj tą grupą ma być, bo tam się podobnie już połączyli i tam mniej więcej organizować mają galę. Także jakieś tam będą razem treningi, takie rzeczy. Także nie jest całkowicie zerwane. Wracając do samej walki, w 7 rundzie byłeś naprawdę blisko. Może nie zwycięstw przed czasem, ale przynajmniej lockdownu. Tak wiedzieć dobrze, tam zaatakowałeś mocno i trochę się przyszłaś na tej 7 rundzie, bo... Ta 8-9 była gorsza. Walka była naprawdę tak na styku i ta 8-9 no tak zdecydowała trochę. No możliwe, że tak wyszło. No, no nie zawsze się dzieje tak. No wiadomo, w 8, 9 i w tej 10 to wiem, że stanęło trochę. No, trafiałem tym lewym, ale to nie były może sędziowie odebrali to takie po prostu obronne czy coś. Nie były to może 300 aż tak ciosy, chociaż tych lewych trochę weszło. No, no trudno się mówi. No. Na pewno czegoś mnie tego nauczyło, więc... Zobaczymy dalej. Dziękuję. Dziękuję.